relacji, to też i okoliczność, jak sądzę, jest właściwsza na to, by powiedzieć o Krzysztofie, o jego pracy, o kontaktach z nim, raczej trzymając się własnej, dokładnie własnej pamięci, a mając tekst przed sobą, o tym samym także i tego tekstu, który przygotowałem. Od wielu lat prowadzimy seminarium w naszym zakładzie. Kiedyś to było seminarium profesora Leszka Nowaka, w ramach którego byliśmy kształceni, kształtowani jako młodzi adepci filozofii i nauki. Od kilkunastu już lat prowadzimy to wraz z profesorem Andrzejem Darderem. Dalej to seminarium przetrwało przeszło 40 z górą lat. Zawsze w tym samym czasie, w tym samym dniu tygodnia. Właśnie na tym seminarium Krzysztof kilkakrotnie występował, brał udział w dyskusjach. Proszę więc przyjąć, że występuje nie tylko we własnym imieniu, ale właściwie tych uczestników tego seminarium, którzy go doskonale pamiętają, a na pierwszym spotkaniu w tym roku akademickim, to druga środa października, wspominaliśmy Krzysztofa przez jakiś czas na początku, zaczynając i inaugurując kolejny rok akademicki. Krzysztofa poznałem w pierwszym takim podejściu, rzec potocznie, przez to, że odważył się do mnie napisać. Ja takiej odwagi zwykle nie miałem, a zwrócił się do mnie na przełomie 2012 i 2013 roku z zapytaniem, czy mógłby się podzielić swoimi dokonaniami na temat badań nad początkami życia. W odpowiedzi zaproponowałem, aby ewentualnie rozważył możliwość wystąpienia na seminarium, które przed chwilą wspomniałem, a które od kilku lat prowadzone jest w Instytucie Psychologii. Jak być może Państwo wiedzą, wyszliśmy z filozofii, ale znaleźliśmy się od kilkunastu lat z profesorem Klawiterem, ja od 4,5 roku w Instytucie Psychologii, pracując już nie bezpośrednio w samej filozofii, ale w problematyce kognitywistycznej. Oczywiście staraliśmy się z tej racji, o której przed chwilą powiedziałem, podejmować problematykę nie wąsko filozoficzną, ale raczej szeroko, interdyscyplinarną. I w związku z tym zainteresowania Krzysztofa Adasewicza wydały nam się szczególnie godne uwagi, tym bardziej, że w Polsce badaczy czy filozofów podejmujących tę problematykę mamy jak na lekarstwo. Szczególnym przykładem jest profesor Włodzimierz Ługowski, który od wielu lat zajmuje się tymi zagadnieniami. To jest w tekście napisane wcześniej, zanim mieliśmy sposobność się tym dzisiaj spotkać. W związku z tym ja też Krzysztofa skłaniałem do tego, żeby w tych kontaktach z tobą korzystał z kompetencji, jakie posiadasz. Od tego czasu zawiązała się więc między nami pewna względnie stała współpraca merytoryczna. Mieliśmy opinię o istotnych ukazujących się pracach i opracowaniach badawczych. Miała ona również wymiar seminaryjny. Krzysztof wziął 3-krotnie udział w naszym seminarium oraz wystąpił z referatem na 10. Ogólnopolskim Zjeździe Filozoficznym, który we wrześniu 2015 roku odbył się w Poznaniu. Dla przypomnienia tylko podam, że występował w połowie maja 2013 roku z takim referatem, który nosi tytuł Metodologiczne i ontologiczne problemy definiowania życia na przykładzie definicji darwinowskiej, standardowej. Dalej 28 stycznia 2015 roku, kiedy mówił na temat życia i umysłu, dwie strony tego samego zjawiska. Proszę zwrócić uwagę, jest to już nawiązanie nie tylko zagadnienia świadomości, o którym pan profesor, mój przedmówca, wspominał, ale także do kwestii tego, czym jest umysł. W kwietniu, pod koniec kwietnia 2015 roku wygłosił referat zatytułowany Warunki ewolucji drogą dowodu naturalnego, a problemy ewolucji kultury i definiowania życia. No i wreszcie o wielorakiej realizacji.
konsekwencjach mówił na zjeździe filozoficznym. Każdorazowo jego wystąpienia zawiązywały gorącą i bardzo inspirującą dyskusję seminaryjną. Przysłuchując się w ciągu prowadzenia tych spotkań rzeczowej argumentacji referenta, pozyskiwałem przekonanie, że Krzysztof Podasewicz wykracza poza tradycyjnie pojęte ramy filozofowania. Skłaniał się bowiem nie tylko do analizy argumentów filozoficznych, ale odważnie podejmował kwestie warsztatowe, które zazwyczaj nazywał pytaniami o sposób definiowania. To jest moje określenie tego, jak sądzę, Krzysztof rozumiał swoje zadania w tym względzie. Ale ponieważ problematyka, jaką się głównie zajmował, dotyczyła biogenezy, więc niewątpliwie pytania tego rodzaju stanowiły ważne wyzwania. To ważne dla każdego, kto tego rodzaju problematykę odnosił w swoim badaniu. Zarazem jednak podejmowanie zagadnień biogenezy wiąże się z odniesieniami do problematyki badań empirycznych, a więc do problematyki naukowej. Nawiązania takie można czynić na różne sposoby. Są badacze, którzy dyskutują te zagadnienia od strony eksperymentalnej. Są tacy, którzy polemizują z proponowanymi hipotezami, ale są tacy, którzy zastanawiają się nad tym, przy jakich warunkach tego typu zagadnienia można rozpatrywać jako kwestie naukowe, a przy jakich warunkach jako zadania filozoficzne. Czynią tak, ponieważ zdają sobie sprawę, że pytania tego rodzaju noszą nieusuwalne znamiona problematów filozoficznych. Z tych właśnie wyżej podanych względów uznałem, że właściwe będzie postawienie pytania o to, czy w związku z podejmowaną problematyką Krzysztof Podasewicz był badaczem czy filozofem. To pokazuje, dlaczego postawiłem pytanie w tytule. Krzysztof Podasewicz, badacz czy filozof? W pierwszym przybliżeniu moja odpowiedź wskazywałaby na to, że raczej był filozofem. No bo to był pierwotny dla niego punktem wyjścia w rozwijaniu zainteresowań badawczych. Ale z czasem, czyli wraz z podejmowaniem przez niego kolejnych wyzwań poznawczych, stawało się jasne, że Krzysztof kierował się coraz wyraźniej ku wyzwaniom warsztatowym, a więc po części metodologicznym. Podejmował bowiem wyzwania dotyczące trudności, warunków, przy których stawiać należy istotne pytania badawcze i proponować ich rozwiązania. Część jego dokonań publikacyjnych jest tego przekonującym dowodem. Proszę zwrócić uwagę na, nie tylko na tytuł, ale także na zawartości, dzięki panu doktorowi, skoro my mieliśmy sposobność się o tym przekonać, że właściwie podejmował taką problematykę, która nie jest ani typowo naukowa, czysto taka badawcza, ani typowo filozoficzna. No, postaram się odpowiedzieć na koniec, z jakich powodów to się działo. To jest oczywiście pewna hipoteza, ale na nią jeszcze za wcześnie. W drugim, dokładniejszym przybliżeniu powiedziałbym, że zainteresowania doktora Podasewicza, szczególnie w ostatnich latach, obejmowały wybrane zagadnienia teoretyczne i warsztatowe, które właściwie każdy teoretyk napotyka w swojej pracy. Oświadczają to kolejne teksty z jego publikacji, dotyczące nie tylko definiowania życia, ale uczulające badaczy na to, jak się to robi, przy jakich założeniach teoretycznych, czy warunkach ograniczających tego rodzaju działania badawcze są prowadzone. Stąd częste w jego tekstach polemiki z innymi badaczami, co do których można byłoby powiedzieć, że właściwie wydaje się, że mają rację. Krzysztof zawsze potrafił znaleźć taki aspekt sprawy, o której ktoś pisał, do którego to zagadnienia odnosił się z pewnym dystansem i pokazywał dzięki temu swojemu sposobowi myślenia inne możliwe drogi rozwiązania, czy wyjścia, czy wreszcie definiowania. Mimo że problematyka definiowania nie należy do głównych zadań badawczych, to wnikliwy namysł nad precyzacją pojęć, umożliwiający dopracowanie kwestii dyskusyjnej, istotnie przyczynia się do rozwoju badań. Dowód tego dał na jednym z ostatnich swoich wystąpień, a mianowicie 8 kwietnia 2016 roku w Krakowie, gdzie referował swoje przemyślenia na temat kryteriów, jakie powinny być spełnione zawsze wtedy, gdy przystępujemy do badań nad fenomenem powstania.
powstania życia. W moim przekonaniu były dwa. Na tym spotkaniu pan Adrian Stenzel jest tu obecny. Były dwa znakomite referaty właśnie Krzysztofa i pani profesor Grabizny, które pokazały wysoki profesjonalizm Krzysztofa w tej kwestii. Byłem zbudowany tym, jak mówił o trudnych zagadnieniach badawczych. Pragnę też odnotować fakt, że w jednym ze swoich wystąpień na naszym seminarium, mianowicie w wystąpieniu zatytułowanym Życie i umysł ze strony tego samego zjawiska, poszukiwał uzasadnienia dla analogii między tymi dwoma fenomenami. Artykuł, który powstał pod podanym tytułem, zainspirowany został bardzo ciekawą dyskusją nad poznawczymi kompetencjami istot żywych. Do dzisiaj pamiętam spore fragmenty dyskusji tego seminarium. Po 3 godzinach, bo seminarium trwa 3 godziny, małą przerwą. Po 3 godzinach właściwie uznaliśmy, że nie tyle odpowiedzieliśmy na postawione pytania, ale że sami siebie lepiej zrozumieliśmy dzięki temu, że tego rodzaju wystąpienie się dokonało. Polemika, jaka się wtedy zawiązała, sprawiła, że spojrzeliśmy na mechanizm ewolucji w nowy sposób, pozbywając się ograniczających nasze podejście uprzedzeń. W tej dyskusji wykazał się klarownym filozoficznym sposobem myślenia, raczej nietypowym dla filozofa przyrody. Niech mi będzie wolno jeszcze tutaj powiedzieć, że jeśli tak przyglądam się sposobom myślenia badaczy, szeroko rozumiejąc, i naukowców, i filozofów, to właściwie pokazuje się w takim spojrzeniu na to, jak oni pracują, jak myślą, kiedy właśnie rozwiązują problemy, czy to filozoficzne, czy naukowe, to właściwie jest tak, że zdecydowana większość badaczy dzieli się, filozofów badaczy oczywiście, dzieli się na takie dwie kategorie. Na takich, którzy są znakomitymi analitykami, świetnie czują i wchodzą w szczegółowe zagadnienia i kwestie na sposób właśnie taki dogłębny, jak się to powiada tradycyjnie analityczny. A z drugiej strony są tacy, którzy potrafią szczególnie skutecznie widzieć pewne całości, czyli są raczej syntetykami. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, których jest więcej, czy analityków, czy syntetyków. W chemii to jest jasne. W chemii jest więcej analityków, bo taka jest natura tej dyscypliny. To jest tak 9 do 1, 9 analityków na jednego syntetyka, by tak rzec. A jak to jest z metodologicznego punktu widzenia? Otóż, proszę Państwa, z metodologicznego punktu widzenia, jak mi się wydaje, jest tak, jak powiedziałem, że albo są analitykami, albo są syntetykami. Ale są bardzo nieliczne wyjątki. W toku swojej działalności zawodowej spotkałem tylko 2 osoby, u których zdolność wnikliwego analitycznego myślenia i zarazem nieusuwania koniecznego syntetycznego widzenia problematyki badawczej występowała niemal na nulę. To był wspomniany wcześniej na początku mojego głosu profesor Leszek Nowak. Pierwszym takim, którym potrafił myśleć i analitycznie, i syntetycznie, i godził te 2 punkty widzenia. A drugim pewien mój doktorant, który też był znakomitym analitykiem, świetnym syntetykiem, ale który nie godził tych 2 punktów widzenia i w związku z tym pisał doktorat 12 lat. Powiedziałbym tak, że kiedy przyjrzeć się dokonaniom Krzysztofa Hodasewicza, to był na najlepszej drodze, żeby znaleźć się w tym katalogu jako trzeci kolejny, czyli ktoś taki, kto jednak potrafi godzić i analityczny sposób myślenia, i syntetyczny sposób myślenia. I na koniec chciałbym serdecznie podziękować panu doktorowi Bartłomiejowi Skowronowi za udostępnienie kompletu, właściwie prawie kompletu tekstów autorstwa Krzysztofa Hodasewicza, które przejrzałem uważnie, część z nich przeczytałem wnikliwie
I sądzę, że gdyby próbować odpowiadać na pytanie postawione w tytule mojego wystąpienia, to skłaniałbym się do poglądu, że w świetle tego, co Krzysztof zdążył opublikować, napisać i opublikować, zajmuje on szczególnie miejsce w polskiej filozofii i biologii. Albowiem jego dokonania nie przystają ani do klasycznie pojętej filozofii biologii, ani do standardowo rozumianej problematyki biogenezy, traktowanej tu jako dziedzina nauki, ani także do typowej problematyki metodologicznej. Czym więc są jego naukowe dokonania? Zaryzykuję odpowiedź, że okazują się one wyjątkowymi rezultatami badawczymi, takimi, które, jak sądzę, będą wykorzystane przez tu obecnych, i to w taki sposób, który dopiero ukaże właściwą miarę życiową i jego osiągnąć. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że większość z nas, a być może wszyscy,